No i mamy kolejny przepiękny dzień, a ja jadę sobie z Cezarym. Cześć. Do Torunia jedziemy sobie, do sklepu z grami. Coś tam sobie upolujemy, może nawet konsolę kupimy, może nie, zobaczymy jak to będzie. No a przy okazji, jak już będziemy w Toruniu, to opierdzielimy kilka placów zabaw, a tymczasem czekamy, aż przejedzie pociąg. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, jak wiecie. Byłem tutaj już ze 2 albo 3 razy, a więc jestem po raz kolejny. Spójrzmy wspólnie, czy coś tutaj wyjmiemy. Mam zamiar zrobić 3-4 takie obiekty, więcej nie, bo jestem tu tak naprawdę przy okazji. A skoro tu jestem, to już zabrałem wykrywacz. Ok, cóż nam odda dzisiaj ten placyk? Ogarnęło mnie uczucie niedowierzania i bezradności. Spójrzcie, tylko taki dziabąk. Przeszedłem już 85% placu. Ostatnia nadzieja jest w huśtawkach. Jeżeli tu nic nie będzie, to nie wiem, czy to wszystko ma jakiś sens. Co ja będę robił przez zimę? Bożeż mój, chyba przyjdzie mi umrzeć z głodu. Skoro nie będę mógł pozyskiwać pieniędzy z placu zabaw. Na pewno parę osób to ucieszy, co? Że umrę z głodu przez zimę. Wydurniam się jak zwykle, wiecie chyba. No ale tak czy siak jest pusto dzisiaj. Placyk nie oddaje na razie ani jednej monety. No jest, rewelacyjne. 2 grosze z tego placu. Jestem zszokowany. Gorzej być już chyba nie może, więc lecimy na kolejny obiekt. Z nadzieją, że będzie trochę bogatszy. Bardzo nieładnie. Właśnie ten piesek piękny obsikał mi samochód. Widzicie, co zrobić. A ja znalazłem kolejny obiekt. Jestem pewien, że tu będzie lepiej niż tam. No wszędzie będzie lepiej, no 2 grosze, no chyba do cholery znajdę więcej niż 2 grosze, co? Chociaż nic nie jest powiedziane. No ale z taką właśnie nadzieją wchodzę na ten obiekt. Mamy jakiś przedziwny sygnał. No tak. Król Polmos pierwszy. Nieco skaczący 35-36. Ale tu się ciężko kopie. Bo są takie badyle, wiecie? Jakieś korzenie tu. Wow, panie, mamy 10 groszy, a więc mówiłem, już jest lepiej. Kolejny sygnał to taki dziabąk od zamka. W końcu jesteśmy koło karuzelki, a więc musi być na bogato, nie? Znów sygnał jak na kapsel od wódki. No ale tym razem jest kapsel od piwa. A po piwie głowa się kiwa. Dobra, chowamy swój urobek do sakwy. Ależ tu są dziwne te sygnały. 34-35. Pewnie jakiś grosik. O, jest tutaj, a nawet 5 groszy, 6 metal, stąd dziwny sygnał. Chyba zrywka będzie. No i jest zrywka. Ej, gdzie mi tu uciekasz? Jakiś taki zdławiony sygnał, ale jest grosik. To już 16 groszy mamy z tego miejsca. 8 razy tyle, co na tamtym placu. Bo panie, patrzcie. Jakaś... Co to jest? Widzicie to? Tu jest coś napisane. F. Witkowski. Wow. Coś pięknego. Taka jakaś tabliczka. Z drzwi chyba nie. Tak czy siak, znajdka pierwszorzędna.
Tam w tle słychać jakieś rajdy. Ktoś szaleje samochodem, a ja szaleję z wykrywaczem. Zobaczcie, 15 groszy dochodzi. A ktoś tam opony pali nieźle w tle. Nie wiem, czy to słychać. Ten plac jest trudny, bo to jest bardzo dużo sygnałów. Jeden przez drugi przemawia. Kolejny. Wudencjusz. O panie, na grubo. Cała złotówka. Ależ tu skacze tych sygnałów. I 10 gry. Patrzcie. Taka szyjka. Wow. Mini tulipan. Na placu zabaw. Ty, ja gadam, że to złotówka. To nie jest przecież złotówka. Co to jest? Heh. Teraz dopiero zauważyłem. Nie. To jest jeden frank z mojego rocznika 1974. Jeszcze lepiej. 50 parę groszy i taka niespodzianka. Omelinium. Zrobiło się cokolwiek międzynarodowo. Zobaczcie, 20 koron norweskich. Jedna obok drugiej leżała. Fajne znajdy. Ktoś to podrzuca, czy jak? Najpierw franki, teraz korony. Nietypowy sygnał 46-47. Na tej kakofonii dźwięków jest to kolejny wudencjusz. Są zrywki. No wam powiem, że już mi łeb pęka od tych sygnałów. Jest tu tyle tych sygnałów, że nie nadążam. Dobra, tych głębokich nie kopiemy. Ale jeszcze 20 groszy przytulimy. Co to jest? Oj, tu się wódka lała, co? Czwarta czy piąta? 34-35 grosze. No tak. Jeden grosik. To 41-42. Głęboko, nie kopiemy. Skacze ten sygnał strasznie. O panie, co to jest? Ha, patrzcie. Kolczyk do pępka. Ten kolczyk sięgał jej do pępka. Mogły być 5 zł albo 5 groszy. Nie, ani to, ani to. Dupa. Patrz. Spadają mi te dziebągi. Czy to będzie 5 zł? Nie, nie będzie to 5 zł. Będzie to resztka papierosa. 20, 21, 10 groszy. No tak. Aha, już gołym okiem widzę. Kolejna dziesiątka, ale szajs metalowa. Nie tędy sygnał 39-40. Kolejny szajs. 20 gry. Cóż to za szczepionka na lisy czy inne kuny. No i widzicie, drugi obiekt był o wiele ciekawszy. Pełen zaskoczeń. No i fajno. Uciekam gdzieś dalej przed siebie. No obiekt numer 3. Patrzcie na to, jaki klimatyczny obiekt. Schowany w środku lasu. Tego mi się nie spodziewał. Super. Uwielbiam takie miejsconka. Małe, niepozorne. Na uboczu. Zapomniane przez ludzi i Boga. A przede wszystkim zapomniane przez poszukiwaczy. Więc myślę, że nikt tutaj przede mną nie był. Okej, super. Nieduże miejsce, góra, pół godziny roboty. Jest moja ulubiona huśtawka. Dobra, kierujemy swe kroki na okrąglaka. Czyżby 2 ziko? Taki soczysty sygnał na 2 złote. No i pięknie. Dobry początek. A cóż to, 47 sygnał? No tak, wudencjusz kolejny. Jakieś takie mieszane sygnały spod huśtawki.
10 gry. Dużo tego igliwia tu jest. No i dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o huśtawkę. Lecimy na karuzelkę. Sygnał 50, nietypowo. Czy jest Wudencjusz? No tak, Wudencjusz. 29,3, czyli zrywka. Nie inaczej. A co do mojej ewentualnej akcji z butelkami, słuchajcie, które zalegają na dnie trynki, ja bym bardzo chętnie się za to wziął jeszcze przed zimą, ale wiecie, nie chcę naprawdę inwestować w te worki, bo to są jednak koszty, a przydałoby mi się co najmniej 10 albo 20 worków takich solidnych na butelki. Ale jak ja mam jeszcze do tego, wiecie, dokładać, robić to za darmo, jeszcze płacić, no to już aż taki chojrak nie jestem. Ja wiem, wiem. Przecież powinienem być. Także jeżeli ktoś z moich widzów chciałby mi zasponsorować takie worki na butelki, a do tego jakieś gumowe rękawice, to ja bardzo chętnie pokażę władzom, jak się sprząta trynkę. Gdyż oni tego nie robią. Znaczy robią rzekomo co ileś lat, ale jakoś trudno mi w to uwierzyć, patrząc na ilości zalegających butli w tamtym miejscu. No ale dobra, dziś nie o tym. Dziś skoncentrujmy się na placyku, bo tu czas leci, a tu więcej nie dochodzi monet. Kolejny Wudencjusz. Kurczę, tych Wudencjuszy to dzisiaj nastrugałem. Nie mówcie, że jeszcze jeden kapsel. No tak. Już po sygnale widzę. One chodzą tak w zakresie 40 do 50. No i dobra. To te dzieci, co tak te monety gubią. Widzicie, takie zjawiska przyrodnicze. Młodzież nad wodą pije z puszek po kukurydzy. Dzieci gubią kapsle od wódki. Wszystkiego tego nie wiedział, gdybym nie chodził z wykrywaczem i z magnesem neodymowym. No ale widzicie, taka edukacja. Człowiek cię uczy całe życie. Cóż tu za sygnał skaczący? Od 32 do 43, że niby co? Że niby 10 gry. Ale sygnał mega nietypowy. Kamerka od was działa zacnie, pięknie nagrywa. Przynosi mi dużo radości. Wczoraj sobie spuściłem w pierdziel na siłowni i tak czuję tricepsy, że nie do opowiedzenia. On takie zakwasy, ale ja tak lubię. Tymczasem zbliżamy się już do końca tego obiektu. Jeszcze tylko te bujaczki i będziemy się zawijali stąd. Jeszcze tylko jeden kapsel i uciekamy. Nie tym razem, fajnie. Sześć metalowy, 50 groszy. O, teraz pewnie będzie kapsel. Czy też nie? Też nie. Kolejny sześć metalik. Dobra, kończymy. Wyłącz to zaraz, ściągnij słuchawki, schowaj urobek i zasuwaj do Cezarego, bo Cezary siedzi w samochodzie, bo mi się nie chciało władzić ze mną. Ale jeszcze chyba jeden obiekt i lecimy do sklepu z grami. Taki jest plan na dzisiaj. W sumie przyjechaliśmy tutaj głównie do tego sklepu, ale ja już to mówiłem. Doros, czemu łodziłeś po ścieżce dla rowerów? My już na Starówce, naszej ulubionej. Mieszkałem tu 26 lat przeszło. Kawałek życia tu zostawiłem. Ale się Toruń jest piękny. Wypiękniał od kiedy się wyprowadziłem. A tu mamy ten nasz sklep, do którego idziemy. Mamy 6 minut jeszcze do otwarcia, więc chyba się gdzieś tam przejdziemy, bo jeszcze jest nieczynny. Kupuj, sprzedawaj, wymieniaj. Dobra,
trzeba połazić po mieście i za 5 minut się tu zameldować. Sprawdźmy, czy Mikołaj stoi na swoim miejscu. Jest, stoi, więc możemy iść dalej do sklepiku na zakupy. Patrz, jak sobie pan zaparkował pięknie. Tutaj na stacji po prawej stoją chłopaki, chłopcy radarowcy. Patrzcie, czujność zachowana. Patrzcie, pociąg jadzie. Czy my go dogonimy? Nie będziemy za bardzo tu brykać, bo zaraz jeszcze mandat wyłapiemy. Ale pociąg jadzie. O, patrzcie, dopadli my pociąg. Taka historia. Ścigasz się? Gościu! No my już w domku, zobaczcie. W sklepie zakupy zrobione. Jest konsola Xbox 360e. 500 GB. I jest gra na inną konsolę. Na konsolę One. Bo nie wiem, czy wiecie. Taką konsolę też mamy. Będzie grane. No i mamy kolejny przepiękny dzień. Jest niedziela. Jest kilka stopni na plusie, ale jest znośnie. Miałem jechać z magnesem nad jezioro, ale wiem, że teraz już od rana okupowany jest przez wędkarzy. A więc co? Zrobimy kilka placów zabaw na terenie Grudziądza. Tych przy szkole i tych nie przy szkole. Spójrzmy, czy pójdzie lepiej niż wczoraj w Toruniu. Mamy 7:17 i o tej porze zaczynamy na spokojnie. Dzisiaj się nie szarpałem, stałem sobie jak człowiek, a nie po ciemaku, aby nie padało. Jak wszystko tak trochę wieje, a my co? Atakujemy pierwszy z obiektów. Nie wiem, ile dzisiaj się uda ich zrobić, czy nie stracę weny twórczej. No i zobaczymy, jakie będą wyniki. Dobra, jadą z oranżadą. Minęło 5 minut, a ja ustrugałem już 2 ziko, zobaczcie. No i fajnie. Kolejne minuty mijają, ja dostrugałem do 3 zł z groszami i deszcz zaczął padać. Nie wiem, co z tego wyniknie. Uciekam dalej, ale wam powiem, że pogoda sztormowa. Strasznie wieje wiatrzycho, zacina deszczem. A my na szybko zróbmy ten mini obiekt. Miejsce fiflakowe, zobaczcie, 10 groszy wpada i mam kolejny sygnał. Szarpany. A więc coś z metalu. Wow, panie. 10 groszy i złotóweczka. A więc mamy 4,30 jak do tej pory. No i fajnie. Kolejne 10 groszy. Sygnał 21. No tak. Super. Rośnie kwota powoli, ale do góry. Dyskryminacja żelaza przełączona na A i mamy jakieś 4,80, a deszczek sobie pokropuje. Jest kolejna szkoła, lecimy tutaj, zobaczymy, czy dorzucimy coś do 4,80. Takie miejsce do mini golfa. Co nam ono odda? Kurczę, tu muszę zejść z dyskryminacją żelaza, bo jest za dużo śmieci. Wracamy do dyskryminacji na C, jeśli chodzi o żelastwo. Jest okrągła huśtawka. Jest sygnał. Już widzę z daleka, że są jakieś groszaki. Gołym okiem było widać. 32, 33. Kolejny grosik. Na bogato. Patrzcie, ledwo wlazłem na fiflakowe miejsce i co? Już mam na 20 albo 50 groszy. Jest 50 gry.
kolejny sygnał. Będą 2 złote. Nie, nie tym razem. Ale za to 2 grosze. Znów żółte groszaki. Taki sygnał 35-36. No tak. 5 gry. Wow, jaki pierdzionek aluminiowy. Powykrzywiony. Takie biżu. No co? Przekroczyliśmy 5 zł, nie? Tu pan sobie przyszedł poćwiczyć, a my zobaczcie, mamy 6 zł, 7 zł i jakieś grosze. Także idziemy w górę. Dobra, nie będziemy panu przeszkadzać, my się zawijamy, lecimy dalej. Jakaś godzina w terenie, 7.58 w 34 monetach, a więc jak na taką pogodę, całkiem nieźle. Ja myślę, gdzie tu skoczyć dalej. Kolejny obiekt zrobiony, dostrugałem zaledwie 12 groszy i mamy 7.70. Liczyłem na więcej. No i taka to moja turystyka placowo-zabawowa, tam już widzę jakiś Dziadosław trenuje. Tyrolka oddała nam 20 groszy. A my lecimy, słuchajcie, na te fiflakowe miejsce. Takie miejsca lubię najbardziej. Są najbardziej owocne. Zobaczymy, czy tym razem też tak będzie. Dziadek niech tam sobie kręci się na twisterze. Może wykręci jakiś rekord życiowy. A my lecimy tutaj. Czyżby 50 groszy albo złotówka? No tak, złotóweczka. Czyli jest fajnie. Już mam około 9 ziko. Kolejny szajs metal. Łożysz ty. Taka obwódka od kapsla. Teraz będzie chyba zrywka. Nie, nie będzie zrywka. 5 ziko, ty. Ale jakiś sygnał dawała dziwny. No i fajno. Tu już mamy 14 zł. Można? Można. Jest i 2 ziko. Kolejna monetka. 20 gry. Już by 10 groszówka? Pewnie. Popatrzcie na to. Czterolistna koniecznie na szczęście. No i dobra, zmykamy stąd. Zmykamy stąd. Pan sobie tam udaje, że ćwiczy. Robił te pompki, wiecie, na poręczach. Ledwo mu się tam łokieć zginął, ale tam udaje, że wiecie. Nie będę się wtrącał. Ani nawet wtrącał. Każdy żyje jak chce.